Weksle handlowe. Jeżeli weksel handlowy opiewał na 3000 zł i został wystawiony na 120 dni i bank chce zastosować stopę procentową dyskontowania 10% w skali roku, możemy ustalić, ile wynosi kwota takiego dyskonta oraz na jaką wartość, tak zwaną na rękę, może liczyć przedsiębiorca. Jeżeli weksel handlowy, który wystawił do banku, wynosił początkowo 3000 zł. Jeżeli teraz wartość przyszła, czyli tak zwana suma wekslowa dosłownie wystawiona na tym dokumencie to 3000 zł, a stopa dyskontowa stosowana przez bank to 10% w skali roku i wiemy, że dany weksel handlowy został wystawiony na 120 dni, możemy patrzeć, że to jest jako 1/3 całego roku, możemy policzyć tą kwotę tego dyskonta, czyli tej różnicy między tym, na ile dokument został wystawiony, a na ile na rękę może liczyć przedsiębiorca. Dyskonto, czyli powiedzmy inaczej mówiąc odpowiednik tych odsetek. I teraz można to liczyć z tego wzoru, że mnożymy wartość tej sumy wekslowej razy stopę dyskontową zastosowaną przykładowo przez bank razy czas mierzony w częściach roku. 120 dni w porównaniu do 360 dni łącznie to jest 1/3, a więc w tym momencie stopa dyskonta 10% w przeliczeniu na 120 dni daje dyskonto o 3100 zł. A więc można powiedzieć na drugie pytanie, odpowiedzieć na drugie pytanie, na jaką wartość na rękę może liczyć przedsiębiorca, to jest kwestia policzenia PV. PV, czyli wartości bieżącej teraz, ile teraz bank wypłaci. Wystarczy odjąć od wartości tej sumy wekslowej to, co tracimy na tym wekslu, czyli 100 zł. Można oczywiście skorzystać z tego wzoru, zależy, czy w Waszym zadaniu była możliwość w ogóle wyliczenia tego dyskonta, więc czy z tego elementu wzoru, czy z tego elementu wzoru nie ma znaczenia, można obliczyć wartość bieżącą teraz. A więc jeżeli o 3000 zł odejmę to, co tracę na tym wekslu, czyli dyskonto, na którym zarabia faktycznie w tym momencie wekslobiorca, jeżeli nie mylę, to w tym momencie my mamy 2900 i tyle dostajemy na rękę. Wystarczy już tylko słowo interpretacji, że kwota dyskonta banku to 100 zł. Niby mało, niby dużo, ale do wypłaty my dostajemy 2900 zł. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek,
Co do sposobu rozwiązywania zadania, to nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.